Niewidzialna wojna, czyli autobiografia Patryka Wegi, napisana przez Patryka, wyprodukowana przez Patryka, wyreżyserowana przez Patryka, w której to pojawia się nastoletni Zawirucha, który gada głosem Zawiruchy, ale potem jak już jest gruby, to już jest inny, ale ciągle gada głosem Zawiruchy. Ojoj, tak, ten film bardzo boli. Jesteś gotów do zrobienia tego filmu? Stracić wszystko? Rodzinę, żonę, dzieci, dom, pieniądze, karierę. Tak zastanawiałem się, czy jest sens omawiać fabułę tego, ja, tego arcydzieła. No chyba rzeczywiście nie ma, zresztą tutaj jest zwiastun. A poza tym to jest film biograficzny, więc idziemy od A do Z, tak po kolei. No ale jest, okazuje się, że Patryk Wega, on jest geniuszem. Bo najpierw stwierdza, ja, zresztą sam mówi, będę Diego Armando Maradona. Po czym robi animację. Robi animację, bo jest świetny, zostaje fakt. Więcej jak kabaret. To jest fakt autentyczny. Patryk Wega zostaje wpisany do polskiej księgi rekordów Guinnessa jako najmłodsza osoba robiąca animacje komputerowe. Po prostu coś niesamowitego. No ale dobra. Ale nie, on się tym nie będzie zajmował, bo go nie chcą. Bo nie chcą go w 50-15, w TikToku, ani w Cojaku też go nie chcieli. Profesor Ciekawski powiedział, że więc dziękujemy bardzo. Potem zaczyna handlować. Wiesz, trochę prochów. Wcześniej się jeszcze pojawiają, że będę handlował grami. Po co? Po co mają ludzi zarabiać i ja będę handlował? Niech biorą ode mnie. Naprawdę pomysłów ma mnóstwo. Potem stwierdza, chyba k***a na nasze skaranie. Ja będę reżyserem filmowym. W ogóle wielkie hasło. Filmy Patryka Wegi zarobiły 112 milionów złotych. Wow, duże pieniądze, nie? Do tego się za chwilę odniosę. Ale jak przeliczę, to jest 30 milionów dolarów. No ale nieważne, dobra. Lecimy dalej. I oczywiście no fabuła cały czas postępuje, cały czas Patrycjusz robi filmy, naprawdę jest pięknie, jest cudownie, jest rewelacyjnie, ale tak się zastanawiałem, och, tu w tym filmie chodzi. Okej, ja ogarniam, że mamy film, no i facet go, mamy biografię, no i w tym jest pokazane jego życie i tak dalej, co się dzieje, ale tu jest to wszystko tak zrobione chaotycznie, jest to tak bez ładu i składu, tak jest ten film pokazany, że tego się naprawdę oglądać nie da, bo chciałoby się powiedzieć, okej, mamy jakąś tam myśl przewodnią. Ja jestem Patryk Wega, ta? Czemu nie jestem taki wysoki? Ponieważ, ta, jestem dobry we wszystkim, mam IQ niesamowite, robię świetne filmy. Gdybym był za wysoki, to nie byłoby w porządku do innych mężczyzn. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Ja mam tutaj kilka takich cytatów wynotowanych z Patrycjusza, których się nie da, bo ja bym zrozumiał, gdyby ta fabuła, gdyby ten film był potraktowany na zasadzie, aha, puszczę do was oko, rzeczywiście widzieliście już moich 20 filmów, 20 filmów kinowych, a są jeszcze oczywiście dokumenty i krótkometrażowe. I ja zrobiłem tyle tych filmów, będzie elegancko, będzie super. Teraz pobawimy się w kotka i myszki, będzie fajnie i z tego wyjdzie taki The Room Tommy'ego Wiseau, gdzie niby jest zły film, ale powiedzmy jakoś to wyjdzie. No nie, ten film nie traktuje w ten sposób. On Vegeta bardzo, bardzo poważnie traktuje samego siebie. Stwierdza, że ja jestem guru, ja wiem jak się robi filmy, a nie wy. W ogóle na początek jak widzę, patrzę, a tu nagle wjeżdża Kubrick. Co jest grane? Potem patrzę, Matrix, Pulp Fiction, John Carpenter, wiesz, ucieczka z Nowego Jorku, Sergio Leone, no bo to jest dobry, zły i brzydki, czy coś tam. Mówię, co to się dzieje, kurwa, takie ten, to mówię, ale on musiał wybulić kasę na to. I się okazało, że pokazał to za prawa cytatu, więc nie musiał za to nawet płacić, nie? Taki cwaniak z niego. Do kasy jeszcze dojdziemy. Ale tak Vega, jak on od... Słuchajcie, reżyseria w tym filmie jest tak beznadziejna, tak leniwa. On jest w swoim fachu tak leniwy, że gdyby Patryk Wega chciał zostać ojcem, to ożeniłby się z kobietą w 9 miesiącu ciąży. To mniej więcej na takiej zasadzie jest, że Wega stwierdza, okej, ja pierniczę, normalnie będzie super ekstra, o jak ten film boli, naprawdę jak ten film boli. Jeżeli oglądałaś, to współczuję, naprawdę to współczuję, bo tego się nie da oglądać. On tutaj nie wnosi nic, nie pokazuje nic, cały czas jest mentorem, jest coachem, on ci mówi, tak. Scena, kiedy on poszedł i przechodzi egzamin, że tak powiem, na reżyserię, na studia. Ja... Jeżeli rzeczywiście Patryk Wega tak zrobił, to woła o pomysł do nieba. Tak? Ja. Co? Bergman? Bergman mnie... Tak, znam go, oglądam go w Perłach z Lamusa czy coś. Ale ja znam takich reżyserów, których wy nie znacie. Dziękuję bardzo. Egzamin uważam za zakończony. Naprawdę, stary? Naprawdę? Przecież w tym wszystkim... Jest tak, ty jesteś mistrzem. Mistrzem czego? A wszystkiego. Naprawdę, wszędzie jesteś najlepszy, najwspanialszy, najcudowniejszy. No to co się stało, że nie zadziałało, że te filmy są miałkie?
powiem od razu bez bicia, to jest wiadomo, że recenzja, no nie będzie recenzja filmu Niewidzialna Wojna, a ostatnim filmem przed tym, Patrycja V, jaki był, to widziałem, to był Botox, no ale rzeczywiście tutaj jest jeszcze gorzej. Może kilka trzeba słów powiedzieć na temat postaci, no bo oczywiście wiadomo, Patrycjusz V, Rafał Zawirucha, i ja zawieje i zamiecie, a nie Zawirucha, naprawdę. Zaczyna oczywiście jako nastoletni Patrycjusz z tymi cudownymi długimi włosami. Długie włosy są passe, już ponoć są niemodne, ale jak on wygląda, co tu się dzieje? Ja jestem najlepszy i w tym momencie co? Jeżeli chcecie kupować gry, to kupujecie je ode mnie, zrozumiałe? Mhm, bo ja zhakowałem całą giełdę. W tym momencie ja kupuję jednego, wy ode mnie i nie ma innej opcji. Zrozumieliśmy się? Bardzo dobrze. Jedzie tym swoim R2-D2. Normalnie, tego się rzeczywiście nie da oglądać. Tak się zastanawiam i taka jest moja opcja, bo wiadomo, że Zawirucha pojawił się w filmie Quentina Tarantino i to wiesz, nie gdzieś tam jakoś ciało twarzą w dół w rowie pięć osób za nami, tylko jako no jedno z głównych postaci, bo no oczywiście grał Romana Polańskiego. I taka jest moja teoria, że Tarantino się bo on pewnie zobaczył w Hokaju Adamczyka, we are intrigating you, rozumiesz bro? I sobie pomyślał, ja go chcę, będzie świetny, tylko że mu się omsknęło. I zamiast Adamczyk nacisnął Zawirucha i właśnie źle zadzwonili, a jak już byli, stwierdzili, ja cię kręcę, człowieku, byśmy go odesłali, ale ty wiesz, ile kosztuje Ryanair do Polski? Wiesz, ile kosztuje normalnie? Tym bardziej, że Ryanair do Polski z Ameryki nie lata. Nieważne, nie ma szans, a musimy już kręcić, bo to jest money, price, czas i tak dalej. Chociaż może być też tak, że Patrycjusz stwierdził, skoro mam takiego wybitnego aktora, który zagrał u geniusza Quentina Tarantino, którego to cytuję oczywiście w filmie, no to może rzeczywiście na mnie spłynie jego łaska, jego blask i będzie ten film tak... Jeżeli tak liczył, to się przeliczył, bo Zawirucha w każdym aspekcie jest denny. Kiedyś był tak dawno temu za komuny, bo ten film też porusza się za komuny, on był, taki żart był, że gra aktorska jest Zawiruchy jest jak papier toaletowy. Długa, szara i do... I właśnie rzeczywiście tak jest z Zawiruchą, on tutaj się w żadnym aspekcie nie sprawdza. Nieważne, czy to jest scena miłości, czy on gada z szejkami i nieważne jest, czy on tam jakiemuś grozi facetowi, który tam, wiesz, jakiejś amerykańskiej czy literówce, który jest byłym agentem rosyjskiej czy literówki i tak dalej, wiesz, mówi do niego, ale ja nie będę, bo w tym momencie mnie natknęło i normalnie nie będę przeciw siódmemu przykazaniu coś tam, bo ja chcę kręcić wielkie filmy, a w Polsce to ja takich filmów nie nakręcę. Dajcie mi budżet 100 baniek i ja nakręcę większe filmy, fajniejsze i dziękuję bardzo i pojadę do Kataru, tam będzie mega rewelacja. Ogólnie mam skalę ocen 1-10, ale Zawirucha dostaje mniej niż 0, naprawdę, Lady Punk mniej niż 0 to jest po prostu osoba, która chyba najbardziej oprócz tego scenariusza położyła ten film, bo tego rzeczywiście się oglądać nie da. Czekaj, bo mi tam się znowu coś pokazało na telewizorze. Patrzcie, nawet telewizor przy okazji tej recenzji nie chce współpracować. I tak naprawdę do tego trendu grania jak drewno, wiesz, to tutaj w większości są takie rasiaki polskiej kinematografii. Zbigniew Buczkowski razy 100. No tego się nie da naprawdę jakoś dobrze zrobić, opowiedzieć. Nawet Anna Mucha, która miała w swoim dorobku w miarę sensowne role, no tutaj również jest drętwa, ale... Spokojnie, są dwie postaci, które mi się bardzo podobały i to nie mówię z przekąsem, to mówię, tutaj muszę się ładnie uczesać, żeby było, że serio. Jak najbardziej, są dwie postacie, które mi się w tym filmie całym podobały. Po pierwsze jest to policjant, który był pierwowzorem roli, którą grał Krzysztof Grabowski, oraz po drugie lekarz, grany przez no, kabareciarza z kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Te dwie role mi się rzeczywiście podobały i czułem, że to jest zrobione mocno, dobrze, fajnie, sensownie i ciekawie. I mi jak najbardziej wierzyłem. A poza tym, nie, ten film jest powiedzieć słabe, to jak nic nie powiedzieć. Więc krótko mówiąc, nie, ten film również w tym aspekcie nie dojeżdża. Technicznie Vegeta mnie już przyzwyczaił do tego, że u niego się nic nie zgadza, że to będzie beznadzieja. Montaż, on mówił, że tam jeden z filmów, któryś gdzieś tam montował, gdzieś tam, my wyjechaliśmy do Dubaju, bo w Polsce nam grozili, że jak wypuścisz ten film, to you are finished, man, koniec z tobą w ogóle, twoja kariera u niego. Zresztą w sumie skoro jego kariera filmowa się skończyła, no bo te rzeczywiście filmy już nie działają, w ogóle nie kręci, to może tutaj miał rację, ale... Naprawdę, tutaj też się nic nie zgadza, tutaj jest beznadziejnie. Naprawdę, reklama piluchu majtek dla dorosłych i reklama maści na hemoroidy jest dogłębnie pokazana i jest dużo lepsza niż to wszystko, co mamy tutaj, bo rzeczywiście, no, tutaj się nie zgadza. W ogóle film
w pewnym momencie mamy, okej, są podane lata. No to domyślam się, będzie odmierzane latami, że o, tutaj się wydarzyło coś ciekawego, ale potem mamy nagle odmierzane pieniądzurami, jakie te filmy zarabiają. Że wiesz, film Wegety zarobiły 1 000 000 złotych, filmy Wegety... I na koniec, kończymy, filmy Wegety zarobiły 112 milionów złotych. Co myślę, orzesz w mordę, to całkiem pokaźny pieniążek. Ale wiesz, że ja lubię sprawdzać takie rzeczy, mówię, zarobiły 112 baniek, zobaczymy ile ten wydał na te pieniądze, na te filmy. No i tak sprawdziłem, 20 filmów jest dostępnych, można zerknąć i okazało się, że tylko przy filmie Ciacho jest podany budżet, który był około 8 milionów złotych. Pozostało 19 filmów, bo jest 20 na liście. Nie ma nic, nie ma niczego, nie będzie niczego. Kononowicz, żadnej informacji na temat budżetu nie ma. No ale tak stwierdziłem, okej, no, Ciacho to był jego bodajże drugi film, później te budżety pewnie było dużo większe, ale przyjmując nawet, że okej, w porządku. Cały czas tylko i wyłącznie ten budżet 8 milionów złotych był utrzymywany. Wiadomo, no, wiadomo, że pitbule, kolejne botoksy, rodziny specjalne, służby ogromne i tak dalej pewnie miały dużo większe. Ale jeżeli przyjmiemy w ten sposób 8 milionów złotych na film, 20 filmów, to Patrycjusz Wegeta wydał na te filmy 160 milionów złotych. A one zarobiły 112 milionów złotych. Nie wiem jak tobie, ale mi się wydaje, że Patryk Wega chwali. No, bo rzeczywiście, jak można się chwalić, ale zarobiły super, ekstra fajnie i tak dalej. No ale, tak, ale poniosły sromotną klęskę, tym bardziej, że, no co tu dużo mówić, jak odejmiesz 112 od 160, no to wyjdzie ci manko, czyli jesteś 48, tak, prawie 50 baniek w plecy, więc jak widać, Patrycjusz Wegeta takim kasowym reżyserem nie jest. No, tym bardziej, że z moich źródeł wiem, że ma ogromne problemy finansowe. Nie, żeby mnie to cieszyło, no bo to nie o to chodzi, ale przedstawił to mnóstwo rzeczy tutaj w złym sposób. W ogóle jest jedna scena, kiedy, jak już mówiłem, on się zgłasza do tej 3-literówki i się okazuje, że słuchaj, damy ci 300 milionów dolarów na film, ale ponieważ to jest niekoniecznie legalne, my bierzemy 200, to dostajesz 100 milionów dolarów na film. Ja nie będę taki, ja śmigam, ja będę robił lepsze, większe filmy. I tak sobie myślę, jak facet gardzi budżetem 100 baniek dolarów, to ogólnie jest sprawa nielegalna, ale tam domyślam się, że jakaś szara strefa, że to możemy jakieś tam, wiesz, coś by się pokombinowało i pewnie by się dało zrobić. To on chce dostać jakieś 500 baniek, bo on będzie Avengerów robił normalnie nowych czy coś, bo takie budżety są. Sprawdzałem, jest zapowiedziany jego kolejny film, to już będzie film anglojęzyczny z budżetem 12 milionów dolarów. No to jest po prostu niebywałe. 100 baniek nie chcę. 12, to jest mnóstwo kasy. To jest jakieś 50 milionów złotych. To jak na polskie warunki nie jest jakiś kosmiczny budżet. No wiadomo, że jest duży, no ale pewnie spokojnie. Ogniem, mieczem czy tam jakiś inny kwowadis pewnie by to przepaliło i byśmy się nie zorientowali. Ja tak się zastanawiam, jak się muszę, bo tutaj padają oczywiście nazwiska, tam jest, że Waldemar, bodajże Waldemar Dziki, producent, że to on w pewien sposób dał szansę Wegecie i to on go wykreował, wypromował, jak zwał, tak zwał. Ja tak się zastanawiam, jak to jest, bo jak się musi czuć taki, na przykład taki Stanowski, co nie, który wykreował taką aberrację, jak Jasia Kapelę, co nie? I tutaj to jest taki... I to jest podobne, wiesz, to jest tak samo jak jesteś agentem Justina Biebera i mówisz, ale żem narobił normalnie, ten tam nagrywał gdzieś w Kanadzie spokojnie, a ja wziąłem, stwierdziłem, że wyświetlenia na YouTubie to za mało, niech będzie grubo, ja go wypremuję i teraz mamy takiego kwiatka normalnie. Dokładnie, tak samo jak nasz prezes PZPN-u, który stwierdził Zenon Martyniu Grules. No i tak się, jak się musi ten czuć taki Waldemar Dziki, mówiąc, ale wtopiłem, ale umoczyłem. Teraz to, żeby to naprawdę, żeby to odpokutować, to będę musiał iść na pielgrzymkę do Częstochowy. W tym filmie naprawdę się nic nie zgadza. Poza tymi dwoma aktorami, o których mówiłem wcześniej, nic się nie zgadza. Naprawdę, drewno. Gdyby tak naprawdę przyszedł Geppetto do Wegety i powiedział, powiedz mi coś o sobie, no to tam byłoby tyle drewna na opał, tam można byłoby Polskę energetycznie uniezależnić od wszystkich, od każdego normalnie. Tam byłoby tyle tego drewna do spalenia, bo jemu ten kindy byłoby tak... Nie da rady, naprawdę nie da rady, ale stwierdziłem, że często w moich recenzjach daję jakieś ciekawostki, mówię, okej, popatrzę, zobaczę, dam coś pozytywnego, jakiś fajny aspekt.
mi się strona zamknęła. O, widzisz, i nie ma. I tutaj, i nie ma. Filmweb chwilowo niedostępny? Co to za bzdury? Patrzcie, telewizor chce się wyłączać. Filmweb chwilowo niedostępny? Wszystko przez ten cudowny film. O, ja i lubię tobie sprzedawać ciekawostki, więc stwierdziłem, okej, zobaczę. Na IMDb nie ma nic, nie ma niczego. Na Wikipedii też nie ma nic. Mówię, no może w końcu Filmweb. Wklepałem przed chwilą Filmweb, mi się pokazało, że jest niedostępny. Cześć, nawet Filmweb odmawia posłuszeństwa. No, ja co dzieje, ale mam ciekawostki. Słuchaj, nie jest najgorzej. Film otrzymał 7 nagród, 6 nominacji. Mówię, ja komuś ten film się spodobał. Mówię, zobaczę, przeczytam, jakie są nagrody, nominacje. I słuchaj, przeczytam ci od początku do końca wszystkie nagrody i nominacje. Zacznijmy od nominacji. Do Węża. Wąż. Najgorsza aktorka? Anna Mucha. Najgorszy duet na ekranie? Anna Mucha, Rafał Zawierucha. Najgorszy duet na ekranie? Patryk Wega i... Tak, oczywiście, jak najbardziej. I pan. Najbardziej żenująca scena? Przesłuchanie do filmówki. Mówiłem ci już o tym. Efekty specjalne troski? Wykorzystanie fragmentów filmów Kubricka, Lukasa, Wachowskich na prawach cytatu. Prawo cytatu to jest tak, jak na przykład ja tobie pokazuję zwiastun. To jest prawo cytatu, ponieważ mogę omawiać, więc on teoretycznie użył tego w filmie, żeby omawiać tamte filmy, żeby nie płacić im mula. A jest fajne. Efekty specjalne troski? Wypadek samochodowy. Ale to były tylko nominacje. A teraz nagrody, słuchaj. Wielki Wąż. Najgorszy film Patryk Wega. Inne węże. Najgorszy aktor Rafał Zawierucha. Najgorsza reżyseria Patryk Wega. Najgorszy scenariusz Patryk Wega. Najbardziej żenująca scena Wega, który dla Jezusa odmawia tak, żeby mu tam kobieta zrobiła dobrze. Efekt specjalnej troski, przemiana Wegi z grubego i z powrotem, zaraz ją omówię. Najgorsza rola Rafała Zawieruchy Hubert Zyśk. Domyślam się, że to jest akurat ten gruby Wega, bo Wega w pewnym momencie jest, wiemy, on był chudy, potem gruby, potem chudy, potem... Wie jak on teraz wygląda? W każdym razie, no jestem Wega, chudy, elegancko, już jest łysy. Był cały czas jedna mina. Jestem Wega, i nagle tam rok, któryś, albo filmy Wegi zarobiły, straciły pieniądzurów, nie? No i ta jego żona podchodzi do jakiegoś kolesia i całuje go. Patrz, taki gruby koleś z brodą, łysy, mówię... To jest Wega. Ale nie jest Wega, bo to nie jest Zawierucha. Nagle on zaczyna w kościele myśleć, mówić z Jezusem i w ogóle i w głowie tam słychać jego głos w Zawieruchy. Co mówię, o to chodzi. W ogóle przeprowadzano co na nim egzorcyzmy. Wiele w swoim życiu horroru widziałem. Czy to niedawno był egzorcysta papieża, czy za czas jakiś będzie egzorcysta, czy egzorcysta oryginalny, oczywiście Frytkina i tak dalej, i tak dalej. Te egzorcysty tak nie wyglądały, że... No i tak naprawdę w tym filmie dostajemy Wegetę chyba najczystszej wody, bo Wegeta ostatni powiedzmy 10 lat, bo pierwszy tam, czy tam drugi film Wegety nie były najgorsze, ale teraz to, co dostajemy, to jest grafomania w czystej postaci. To jest coś takiego, że przychodzi ktoś do ciebie do domu, do twojego łóżka, wali kupę, wbija w to kredki i mówi: Jerzyk śpi z nami. To jest takiego rodzaju film, więc nie, naprawdę, ten film odradzam. Nawet jeżeli jesteś fanką, fanem Wegety, odradzam. Nie oglądaj tego. Ale niestety wiem, że jest przynajmniej jedna osoba, która się ze mną nie zgodzi, bo zawsze jest nie lubię pod recenzją, więc zawsze jest przynajmniej jedna osoba. To oznacza, że się nie zgadza ze mną i uważa, że Wegeta film zrobił. Więc dlatego dla ciebie w opisie, a także w komentarzu przypiętym jest link do filmu Wegety. Możesz sobie go obejrzeć, zobaczyć, czy to jest piękne, czy to jest cudne. Nie jest cudne, naprawdę. Ale skoro już obejrzałeś, skoro wysłuchałeś, słuchaj, to nie jest jedyny materiał, który poczyniłem, bo też oczywiście jest materiał, odcinek na żywo z Michem Szczepańskim, gdzie pogadaliśmy sobie o Wegecie, albo pogadamy, w zależności kiedy oglądasz to, będzie dłuższe omówienie i tak dalej, więc gdzieś tutaj szukaj, sprawdzaj, bo oczywiście tę, jak i pozostałe bluzgane recenzje montował Lincoln, musiał słuchać te wszystkie pi pania, więc rzeczywiście gdzieś tutaj sobie sprawdź, zobacz co u niego na kanale, a ja jadę na wakacje, takie półroczne, trzyletnie, jak obligacje, 10-letnie wakacje. Cześć.